Pewna wiadomość. Izba Skarbowa zostaje w Zielonej Górze. Poseł Jerzy Materna, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, tym wpisem na portalu społecznościowym rozwiał wszelkie wątpliwości związane z głośnym przeniesieniem izby z Zielonej Góry do Gorzowa. Pojawia się pytanie, czy na pewno, czy w tej formie, takim wpisem, który nie jest uważany za oficjalną drogę komunikacji, można tak po prostu zażegnać konflikt? Marcin Pabierowski, radny Platformy Obywatelskiej, podkreśla, że wpis posła Materny to owszem, dobra wiadomość, szczególnie dla 200 pracowników izby, których dalsze losy były uzależnione od przeniesienia. Ale Pabierowski dodaje, że od posła Materny, wiceministra w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, powinniśmy wymagać więcej. Pabierowski jest zdania, że zielonogórzanie potrzebują oficjalnego stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w tym temacie. Widzieliśmy wpis pana ministra Materny. Nie wiem, czy to jest droga porozmawiania się z mieszkańcami Zielonej Góry. Nie widziałem oficjalnej konferencji. Na pewno sprawa jest olbrzymim problemem. Przecież rozbija się o ministra Błaszczaka, o ministrę Rafalską. To nie jest dobra metoda porozumiewania się z samorządami, przeciągania liny na własną stronę, później gaszenia tego pożaru. To wzbudza niepewność, to wzbudza brak zaufania i to wzbudza problemy dla samorządu. Marcin Pabierowski dodaje także, że pilnie trzeba wyjaśnić, kto i po co naciskał na przeniesienie Izby Skarbowej z Zielonej Góry do Gorzowa. Skoro na szczeblu centralnym zapadają decyzje o pozostawieniu Izby w Winnymgrodzie, to w opinii Pabierowskiego wyraźnie widać, że chodzi o lobbowanie na rzecz Gorzowa przez polityków Prawa i Sprawiedliwości z północy. Pabierowski podnosi jeszcze jeden alert. Jak zaznacza, analizując rządowe plany związane poniekąd z centralizacją wielu instytucji, można odnieść wrażenie, że próba przeniesienia Izby Skarbowej to dopiero początek. Pabierowski już sygnalizuje, że Prawo i Sprawiedliwość może skupić uwagę na Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Już wcześniej widzieliśmy pewne przeciąganie liny znowu na koleje dużej prędkości. To, cośmy robili, ratowali i apel z Rady Miasta wychodził. Teraz mówi się o zabraniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod kompetencje ministra, bez kompetencji samorządu. To są kolejne rzeczy, które są wykrawane z samorządowości, z odpowiedzialności mieszkańców za własny region. Ponadto mamy ośrodki doradztwa przyrolniczego w Karsku. Mamy szereg rzeczy, które są instytucjonalnie zabierane. Samorządy są ogołasane z możliwości podejmowania decyzji. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Pabierowski z Platformy Obywatelskiej był gościem Tomasza Misiaka w Rozmowie Dnia.